panie pułkowniku, żołnierze pierwszej brygady pancernej, witamy z Afganistanu, witamy z Bagram. Cieszę się, że tę Wigilię możemy obchodzić razem, taki most powietrzny Wesoła Bagram. To szczególny czas i szczególny w związku z tym też szczególne w związku z tym spotkanie. Będąc tutaj w Afganistanie z żołnierzami piątej zmiany kontyngentu, cieszymy się szczególnie, że możemy widzieć się z żołnierzami stojącymi na wschodnim przedpolu Warszawy. Już niedługo będziecie witali nowe czołgi. Cieszę się z tego. Cieszę się, że będziecie mogli przekazać Polakom także na wschodnim brzegu Wisły, że są bezpieczniejsi. Bowiem przecież święta Bożego Narodzenia to święta nadziei, ale też święta takiego rodzinnego bezpieczeństwa. Armia to bezpieczeństwo całej narodowej wspólnocie rodzinnej zapewnia. To ksiądz kardynał Wyszyński zawsze przypominał, że naród to jest rodzina rodzin. I zapewne nikt o tym lepiej nie pamięta, jak właśnie żołnierze. Pozwólcie więc, że zarówno wam tam daleko, Wesołej, jak i tutaj, w Afganistanie, też daleko, przekażę najlepsze życzenia dobrych, błogosławionych, spokojnych, poświęconych Bogu i Ojczyźnie w poczuciu honoru i obowiązku żołnierskiego, a więc spędzenia tych świąt z takimi uczuciami i z takimi wartościami życzę wam serdecznie. Ale ponieważ właśnie przed chwilą skończyliśmy tutaj w Bagram mszę świętą, a podczas tej mszy po prawej stronie kaplicy wiszą portrety tych, którzy polegli pod Smoleńskiem, to chcę, wspominając ich, przypomnieć te wielkie zasługi, jakie oni wszyscy, ale w szczególności dzisiaj przypominamy i przywracamy do naszej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, szefa sztabu Wojska Polskiego, dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych i wszystkich, którzy tam polegli, ale także księdza biskupa Płockiego oraz księży biskupów polowych wszystkich obrządków chrześcijańskich i wszystkich innych, którzy tam ponieśli śmierć. Pozwólcie, że ode mnie przywołam dwie osoby szczególnie mi bliskie. Anię Walentynowicz i Janusza Krupskiego. Mówię o tym wszystkim dlatego, bo rodzina to nie tylko ci, którzy są razem z nami. Nie tylko ci, którzy żyją, ale także ci, którzy już odeszli. Pamiętamy o tym dzisiaj szczególnie, bo jesteśmy dzień po dniu pamięci o poległych na misjach. I Boże Narodzenie jest dobrym momentem, by radując się naszą wspólnotą, naszym spotkaniem, pamiętać o tych wszystkich, z którymi razem tworzymy jedność już nie cielesną, ale jedność duchową. Taką jednością duchową jest też naród polski, któremu tak wiernie służycie. Jedni na przedpolach Warszawy, drudzy na przedpolach Kabulu. Błogosławionych, dobrych świąt wszystkim wam życzę. Panie ministrze,
Panie generale, panie pułkowniku, jest mi niezmiernie miło w tak szczególnej chwili witać pana ministra, pana generała i wszystkich zgromadzonych w Warszawie, w Chełmie i w innych miastach, z której składa się nasz kontyngent. Chciałbym z tego miejsca w Bagram życzyć panu ministrowi, wszystkim przybyłym gościom, panu generałowi i oczywiście całej braci żołnierskiej pierwszej brygady pancernej wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności. I to, że jesteśmy tutaj na wizji, pan minister, pan generał tutaj, pierwsza brygada na wizji, niech staropolskie powiedzenie stanie się faktem. Gość w dom, Bóg w dom. Zapraszamy do podzielenia się opłatkiem i tymi skromnymi potrawami, z którymi się dzisiaj chcemy podzielić ze wszystkimi. A zanim usłyszymy słowa z Polski, chcę dopowiedzieć. Że opłatek, którym będziemy się dzielili dzisiaj tutaj, pochodzi bezpośrednio z Jasnej Góry. Z żołnierzami z żandarmerii byliśmy tam wczoraj wieczorem i wczoraj wieczorem od opata Paulinów dostaliśmy przez nich wypiekany opłatek, by go tutaj przekazać żołnierzom w Afganistanie, ale także wam. I żeby było jasne, o Chełmie nie zapomniałem i naprawdę serdecznie was witam i bożonarodzeniowo pozdrawiam.